Hej mordki, witam panowie na moim kanale, jestem Klawi, jeśli jesteście po raz pierwszy, to zapraszam do subskrypcji. Słuchajcie, dzisiaj lecimy do Polski, ja już tutaj się prawie spakowałam, biorę swój plecak. Tylko biorę plecak, a właśnie mam sporo innych rzeczy do spakowania, które mi dzisiaj poszły. Prawie spakuję tutaj w tą torbę płócienną, bo będę też na strefie bezsłowej kupowała kilka rzeczy, o ile będzie otwarty but. Także ja teraz się dalej lecę pakować, ale chciałam wam tylko powiedzieć, że lecimy do Polski. Zastanawiam się, czy będę miała czas, żeby poprawić paznokcie, bo niestety poprosiłam o zwykły lakier. Myślałam, że zrobię dzisiaj paznokcie, ale jest godzina, która? Jest 15:30, a ja w sumie mam 3 godziny, więc jak się spakuję, to zdążę zrobić paznokcie. Pakowałam się, tutaj mam plecak mamy. Jak oglądacie mnie, to wiecie, że mam taki żółty. I jest po prostu tak ciężki, jest napchany do granic możliwości. A tutaj mam samo jedzenie. Rikutku, dzień dobry. Musiałem się nabudzić tak jak Bruce Lee zaplanował. Mam polską na co? Że chciałabym się pociąć, ale przyjmę kulkę w moim bubble. Witam z Warszawy. Moja droga mamusiu, 4 minuty samochodem, więc na piechotę 22 minuty w jedną stronę. Pokażę wam, bo jest bardzo ładne mieszkanko. Zostawię wam link do bookingu na dole, jakby ktoś poszukiwał. Mamy drzwi wejściowe, mamy ładną szafę z lustrem, a szafa się otwiera z której strony? O, proszę bardzo, odkurzacz, deska do prasowania. Tutaj mój ficik na dzisiaj. Jest zdecydowanie za gorący. I wchodzimy od razu, mamy salon. Tutaj będzie Klaudusia spała. Tutaj mamy kuchnię z bardzo ładnymi płytkami. Podobają mi się takie płytki. Tutaj mamy szafki, w tych szafkach chyba nic nie ma za bardzo. Tutaj mamy jakieś szklaneczki, telewizor. Dzień dobry, Oleńko. I tutaj się wychodzi na cudowny balkon. Może mi się uda mamę namówić, to mi jakieś fotki porobi. Patrzcie, balkonik mamy. O! I tam mamy centrum. Tutaj mamy łazieneczkę. Bardzo ładna. Jest wanna, więc super. Tutaj jest jeszcze sypialnia malutka. O! Takie łóżko mam. Dokładnie takie. Dzień dobry. Słuchajcie, dojechaliśmy już do Krakowa. Jak widzicie, jesteśmy już w hotelu. Za, nie wiem, 40 minut, pół godziny wychodzimy.
ponieważ za godzinę zaczyna się ślub. Więc bardzo się cieszę. Widziałam się już z Julisią, z tą Gosią. Więc tak, już się wyszykowałam prawie, ale jeszcze mam chwilę na sobie, widzicie, pomadki jeszcze brak. No i biżuteria, chyba tylko kolczyki założę, bo do tej sukienki nawet wisiorek nie pasuje. Ale wybór kolczyków mam spory, ponieważ mam tutaj całe dwa woreczki. Teraz nie wiem, chyba coś delikatniejszego bym chciała, ale czy ja coś delikatnego zabrałam ze sobą, to jest pytanie. Dzień dobry, Jagodzia, przywitaj się. Słuchajcie, odebrali... Nie, dziękuję. Odebraliśmy wczoraj Jagodzie, w sumie Jagodzia się sama odebrała, bo myśmy jeszcze stali w korku, jak Jagoda przyjechała do domku. Zuzia ją odebrała. I jedziemy teraz do Kropki, oczywiście na gofry. Ja jestem chodzącą reklamą, bo zawsze jak wam pokazuję, albo tutaj, albo pokazuję wam gdzieś na Instagramie, jak jestem, to później mi piszecie. Dostałam ostatnio tyle wiadomości, że byliście w Kropce i że smakowały wam gofry. Także bardzo się cieszę, bo są najpyszniejsze, więc idziemy sobie teraz się przejść chwilkę, bo jest piękna pogoda. No i Klaudia idzie na gofra. Dzień dobry. Mamy, nie mam zegarka, ale jest czwartek. Ja pożyczyłam od mamy sukienkę, którą jej przywiozłam, słuchajcie, żeby zobaczyć, jak się w niej czuję, bo mi się bardzo podoba kolorek. Mam już tatuaż nowy, dwa nowe tatuaże. Tutaj na dziesięciolecie One Direction, uśmieszek Louisa. I tutaj mam projekt Patki, która mnie dziarała, zostawię linki na dole. I co? Idziemy na zakupy, ja tylko muszę jeszcze trochę suchego szamponu, bo mam takie jakieś przyklapnięte włosy, powiem wam. Mało nagrywam. Jagu wczoraj pojechała do domu około 15. Byliśmy później na obiedzie, na spacerze z rodzinką. No i tak, jakoś... nie nagrywam. Rikutku! Zrobiłam bardzo duży błąd i zamiast swojego organizera do biżuterii wszystkie wisiorki dałam do jednej do jednego woreczka i teraz wszystko mam poplątane, także pozdrawiam Murphy, która się ostatnio z tym mocno męczyła. Dzisiaj się chyba zacznę pakować. Mam sporo do spakowania, oczywiście jak zawsze, że zobaczymy, ile mi się uda spakować. Dzisiaj też ściągnę sobie folię, mam tego second skina nałożonego. Jedźmy. Dzień dobry. Jest już kilka dni po tym, jak wróciłam z Polski i zaczęłam tutaj dzisiaj ogarniać i spojrzałam na moje walizki i przypomniało mi się, że nie pokazałam wam, co przywiozłam ze sobą z Polski. Zawsze takie filmiki lubiliście. Zaczniemy może od dwóch rzeczy z Pepco. Byłam w Pepco po pojemnik na mydło, ale nie było. Natomiast kupiłam sobie taki zestaw podkładki pod meble. Podkładki pod meble, kosztowało to 5 zł, a jest tutaj 125 sztuk, także nawet lepsza cena niż ta, którą ma IKEA. Coś, czym jestem bardzo, bardzo zajarana. Jak oglądaliście jakieś moje hole z AliExpress, tutaj podlinkuję, to wiecie, że piłam kilka takich rzeczy, dzięki którym chociaż minimalnie zniweluję to, ile bezsensownych śmieci produkuje i między innymi zamówiłam sobie dwie takie wielokrotnego użytku, dwa wielokrotnego użytku woreczki i znalazłam, słuchajcie, zestaw, tu jest aż 8 ich i one kosztowały 6 zł i są w taki ładny, kwiecisty wzorek. Otworzymy je, bo ja ich nawet jeszcze nie otwierałam i mamy, mamy tutaj takie 4 większe. Nie wiem, jak długo one przetrwają, bo one nie są z aż tak grubego materiału, jak myślałam. Tutaj są te mniejsze. Są dość cienkie, więc
raczej mi nie posłużą nie wiadomo jak długo, no ale na pewno posłużą dłużej niż jednorazowego, wiecie, typu woreczki. Także mamy tutaj cztery mniejsze, cztery większe. Nie wiem, czy ktoś z was je używał, dajcie znać. Jeśli tak, jeśli ich używaliście, to dajcie znać, jak się sprawdziły. Wstępnie przywiozłam bluzę, którą dostałam od Mościcha. Nie wiem, czy Mościk ogląda, ale jeśli tak, to dzięki, bo ona jej już nie nosiła, a ja uwielbiam takie bluzy. Tutaj mam takie jakieś pierdółki też, typu maseczkę do twarzy, więcej maseczek. Świeczuszka, dostałam od Jagodzi świeczkę Sand and Fog Mediterranean Inspired of the California Coast. Piękna i w ogóle tak cudownie pachnie, także na pewno świetnie się będzie tutaj palić. Drugą rzecz, którą dostałam od Jagodzi, to jest, słuchajcie, coś, ja nigdy nie dostałam od was tyle wiadomości odnośnie danego produktu. To jest Yamlik z Sinseya. Boże święty, to jest piękne. Ogólnie historia jest śmieszna, ponieważ ja, jak tylko wyście mi zaczęli wysyłać tą lampkę, napisałam do mojej mamy, powiedziałam: mamuś, potrzebuję tej lampki, proszę cię, kup mi ją. No zobaczcie, jak jest piękne. Napisałam mamuś: please, no błagam, muszę ją mieć. I moja mama ją kupiła, chciała kupić też dla siebie, ale wyskakiwał jej błąd, więc kupiła tylko jedną. No i w międzyczasie Jagodzia kupiła drugą, także moja mama końcowo i finalnie też ma swoją, ale to jest po prostu czat. Następnie z Juska poprosiłam moją mamę, żeby mi kupiła kilka rzeczy do łazienki, ponieważ są w dokładnie takim kolorze, jakiego szukałam. To jest akurat do trzymania, wiecie, szczoteczek do zębów. Ja mam takie teraz białe, też wam kiedyś je pokazywałam z Primarka, ale właśnie bardzo chciałam zielone dodatki do łazienki, w ogóle wiecie, do mieszkania ogólnie. I dostałam też kubeczek od mojej kuzynki, od mojej cioci i od mojego wujka, Starbucks z Dublina, nigdy mnie w Dublinie nie było. Został przywieziony specjalnie dla mnie, taki ładniutki jest, kolorowy. Fajny. I też bardzo w ogóle lubię te kubki ze Starbucksa. Kupiłam sobie sól do kąpieli z Altery. One były nowością, bo ja ich wcześniej nie widziałam, także jestem ciekawa, jak się sprawdzą. Mam też herbatkę, to poleciła mi też Jagodzia. Herbatka z suszu owocowego z firmy Biofix, napar owocowy leśny. Kolejna rzecz z Jiska to jest dozownik na mydło. Też, jak widzicie, zielono, taki srebrny. Jest dość mały, ja mam obecnie większy, ale to nie ma jakiegoś problemu. Dałam też dwie nowe koszuleczki od Maćka. Kolejna rzecz to jest pojemnik Jan, z Jan niezbędny, silikonowy, składany. Ten jest taki mały, na przekąski też. Ja gotuję sobie do pracy. Te moje pojemniki, no niestety niektóre muszę wymienić, bo wiecie, jak coś się używa codziennie 5 razy w tygodniu, czy tam 4 razy w tygodniu, no to się niszczy, także to dostałam z Rossmana, kupiłam z Rossmana. Następnie kolejna nowa koszuleczka od Maćka. Taki pojemnik z pokrywką po prostu bambusową, także trochę szkoda, że to nie jest, ta pokrywka nie jest z tego, w tym samym kolorze, natomiast też jest ładny zielony. Wzięłam też herbatę z Liptona, pokrzywa z mango, bardzo się cieszę, bo była przepyszna, już ją próbowałam. Następnie dostałam od mojej mamy roller z Beauty Lover, Crystal Rover, ten taki, wiecie, moja mama nie bardzo za nim przepada, także dała mi, więc super, bo ja go chciałam sobie tak czy inaczej kupić. Dałam trzy łyżki do miodu, takie drewniane. W ogóle chciałam bardzo taki złoty właśnie zestaw do miodu z Ikea, ale nigdy nie mogę go dorwać, on jest zawsze u mnie wyprzedany. Dwie takie łyżeczki do przypraw i po prostu dwie takie mniejsze łyżeczki. Flosser z Jordana, z tej serii Green Clean. Ja uważam, że to jest tak świetna rzecz, tylko jestem ciekawa, czy można kupować później same główki, bo tutaj jest tylko ich 5. Następnie jest kilka rzeczy z Medicine. Pierwsza z nich to jest taka spódnica ombre, czarno-zielona. Ona była przez cenę na 99 zł, natomiast jeśli się wydało 300 zł w Medicine, to dostawało się 30% rabatu. No, ale tak, taka spódniczka. Druga rzecz to jest sukienka i mi się marzyła taka sukienka bardzo długo. I ta była przeceniona, słuchajcie, z... O! Nawet nie wiedziałam, że ona była tak dobrze przeceniona. Ze 140 zł na 70. Jest taka czarna, koszulowa, za kolana trochę dłuższa z tyłu i ona jest z takiego materiału jakby ala zamsz. Trzecia rzecz z Medicine to jest spódnica. Ona jest taka maxi, takie ala kropeczki, ona ma długi rękaw. Ona była przeceniona z...
200 zł na 119, wydaje mi się. Taki pojemniczek sobie przywiozłem ze Steam Systema. Były akurat na promocji i on też ma idealny rozmiar. Dwa z nich są z firmy Momo i to jest, słuchajcie, nasza polska firma, która jest produkowana w Sopocie. Momo by at MomoWay. MomoWay.com. Wziąłem sobie taką jedną okrągłą. Uważam, że to jest super sprawa. Suchy szampon z Biedronki. Dostałam, słuchajcie, dres. Aha, dostałam też katanę. Z firmy Fila. Taki oldschoolowy. To będzie na pewno mój jakiś świcik na openera, bo no zobaczcie na to. I to jest nic, bo do tego mam też drugą część dresu, czyli kurtkę. Ona ma tutaj takie hafty z przodu. No jest po prostu kozacka. Kupiłam sobie hennę do brwi z Deli. Kupiłam sobie krem na noc z Alterry. Ja uwielbiam Alterry, także jak zawsze coś nowego wychodzi, to sobie próbuję. Tak się do was zbliżyłam, bo jeszcze o jednej rzeczy zapomniałam. I zobaczyłam też nowość serum z Alterry. I to jest serum Triple Vitamin Boost. Chcę też spróbować to mocno nawilżające i zobaczyć, które sprawdzi się lepiej. Kupiłam też na jarmarku biżuteria galiny.com.pl. To jest strona, na której możecie dostać. Pierożki! Patrzcie, jakie są piękne, małe pierożki. Jak wiecie, kocham pierogi. Dzień dobry, mordki. Minęło już dość sporo czasu od klipów, które widzieliście przed chwilą, bo już prawie 2 miesiące. Sądziłam, że mam aż tak mało materiału w Polsce. Miałam się nabyć po prostu z moimi bliskimi, ponieważ nie widziałam ich przez tak długi czas. Mam nadzieję natomiast, że ten krótki vlog, bo druga część to był haul z Polski. Mam nadzieję, że wam się to tak czy inaczej spodobało. Bardzo dziękuję za oglądanie, jak zawsze. Jeśli jesteście tu nowi, to bardzo serdecznie zapraszam was do subskrypcji. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli filmik wam się spodobał. Na dole zostawię też linki do mojego Instagrama i do grupy na Facebooku, bo ostatnio zrobiliśmy grupę na Facebooku, także serdecznie zapraszam. I co? Widzimy się w następnym filmiku.